Zaczyna się lato, więc jakie macie zawodowe plany na lato? Zamierzamy występować na scenie i grać kabarety nasze, skacze śmieszne też. Taki jest plan. No to... Ja mam zamiar poprawić mój forehand. Tak a propos już tak w realnych naszych planów, to wyjeżdżamy na trasę. W trasę nadmorską, jak co roku. Będziemy Państwa bawić w amfiteatrach. Mam nadzieję, nad morze! W nadmorskich kurortach w lipcu oraz sierpniu. Poszukujcie nas. Tak, poszukujcie nas. Ja się nie mogę doczekać wręcz, po prostu no jak Was zobaczę. Opalony, uśmiechniętych, słoneczko będzie świecić. My będziemy występować, być śmiesz. Zamierzamy występować dla ludzi. Na występach. Jakiś rozkład jazdy? Tak. Według jest. Rozkładu pewnego. Dawniej jeździliśmy w sposób losowy w losowo wybrane miejsca. Zdarzało się, że nie przychodzili ludzie, bo nie wiedzieli o tym. W te same miejsca czasem nawet nie dojeżdżaliśmy, także najlepszy układ jest taki, kiedy jedziemy w wybrane miejsce, w którym jest organizowany nasz występ. Pewnie jak zawsze, znaczy nie pewnie, ruszę taką trasę wakacyjną po miejscowościach nadmorskich. Tam będzie Jurata i Karwia, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Jastarnia. Będę się pokazywał na scenach kulturalnych. Pewnie gdzieś w sierpniu z kolei, mam nadzieję, że starczy mi czasu na długą motocyklową wycieczkę. W tym roku chciałem sobie pojechać tradycyjnie na Bornholm, stamtąd przeskoczyć do Szwecji i potem dalej via Norwegia wrócić przez Niemcy z kolei do Polski. Taka trasa na jakieś tam 3-4 tysiące kilometrów. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić w sierpniu. Zawodowe? Tak. Otóż będziemy chwilowo podbijać nasze bałtyckie wybrzeże. Oczywiście będziemy też w Mrągowie. Tam jest duży kabareton. Mamy urlop. Dwa miesiące urlopu i to są nasze najlepsze plany zawodowe od 13 lat. I piszemy nowy program, a w październiku, 4 października w CSKA w Lublinie, premiera na naszego najnowszego programu. Efekt naszych trudów wakacyjnych zobaczycie właśnie w październiku w Lublinie, CSKA. Dobrze, menadżerze? Dobrze. To serdecznie zapraszamy. No. Bilety już w sprzedaży. Także dziękujemy. 601 870 670. Kabaret Smile, ale nie dzwońcie z weselami i z urodzinami.